Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Ojej, teraz mi się przypomniało, że miałam się z Wami już spotkać pod Górską Fortecą i zapomniałam o tym kompletnie, ale nie ma co się martwić, o to jeszcze nadrobimy. A konkretnie przynajmniej mogę sobie dla Was trochę pogadać i możemy pobiec, którą drogą najszybciej musimy stąd wybyć, bo inaczej będzie ciężko. Stwory zostawiamy, bo nie ma co więcej tutaj się tym nawet zajmować. Niech to wszystko mnie goni, to jest dramat. Kompletnie nic się tutaj nie zmieniło, odkąd Bezimienny tu był, jak widać. Zresztą. Dobra, tu już w miarę powinniśmy mieć nawet czysto, bo przecież już tutaj sobie torowaliśmy minimalnie chociaż drogę. Co zresztą widać po ilości broni, orków. Wszystko dobrze. Moi drodzy, zastanawiałam się, na co wydać punkty nauki. No i chyba pójdziemy w jakieś tam czary. Chyba na pewno. Będę chciała się nauczyć bryły lodu, bo mamy akurat piąty krąg i bryła lodu jest OP w tej modyfikacji, więc na pewno w nią zainwestujemy. I teraz tak. Właśnie a propos tej bryły lodu, to wypadałoby z niej skorzystać, bo ci kościani wojownicy są strasznie wkurzający. Tutaj jest ich akurat tylko dwoje, no ale... Nie ma co się wiecie. Myślę, że będziemy mieli też dość składników na to, żeby ją wykonać, więc... Przynajmniej nie będziemy mieli trudności większych z ogarnięciem tego miejsca. Myślę, że lepszego tutaj triku nie mogę mieć. Gorzej, że tamten właśnie się... na mnie wysnajpił. Może uda nam się to przeżyć. Jak zrobimy w tył zwrot. Dobra. I teraz ewentualnie ciebie weźmiemy na soluwę. Powinno się chyba udać. Tylko może nie w ten sposób. Najlepiej robić tak. Oni tak widzę lubią atakować, wiecie, potrójnie, podwójnie. Także będziemy sobie radzić jakoś. Tamtego myślę, że weźmiemy też na spokojnie, bo jest jeden. Tylko, że tam jest golem też, więc wypadałoby... Podejdziesz tu? Super, to chodź. No niestety bryła lodu będzie wchodziła w grę. Ajajaj. Dobra, udało się na szczęście. Teraz szybka zmiana broni. Miałam sobie zainstalować ten hotbar. I jak widzicie, nie zrobiłam tego i pewnie już do końca serii tego nie zrobię, znając mnie w tym wypadku. Wiecie, to się nazywa też trochę skleroza. Potrzebujemy dostać się do ciała oczywiście kamiennego smoka, jakby ktoś nie wiedział, co my w ogóle robimy. Ciebie bym mogła wziąć na soluwę. Nawet z tej broni. Troszkę dłużej będziemy go bić, ale się uda. Dobra, bo tam jest ich więcej, więc wypadałoby to jakoś ogarnąć lepiej. Tutaj też są harpie na wejściu od razu. Okej, ten też idzie na solówkę. Okej, idzie ich dwoje, więc chyba już wykorzystamy lodową falę na panów. A tamten się... No dobra, trudno. Marudziliście, że nie korzystam z czarów, to proszę bardzo. Nie, no żartuję. Nie było aż tak dużo marudzenia na ten temat. Ogólnie rzecz biorąc jest całkiem w porządku. Teraz pytanie, czy tam są głównie harpie?
czy stoją też te ćwoki. Dobra, golemie, bo nie mamy czasu. No i na ciebie już możemy polecieć z tą bronią. Dobra, coś więcej, mniej. Tam jeszcze widać harpie, ale już może być z nimi problem. Tutaj zobaczymy golemy czy nie. No pół na pół, dobra. Wiecie, od takiego elitarnego dostajemy po 150, więc to jest dosyć dużo. W sumie wiecie co? Bo mi się przypomniało, że my nawet przecież nie musimy tu wchodzić. Bo się przecież wchodzi tędy na górę. I myślę, że właśnie z tego przejścia teraz skorzystamy, żeby sobie ułatwić trochę życie. Ty nie strzelaj. Tamten też strzela niestety. Dobra, bo już tego by wypadało właśnie wykończyć. Powiem wam, że ja się muszę nauczyć podwójnie bronić, bo mam z tym problemy. A w sumie widzę, że to nam bardzo dużo daje. Okej, ten aż zszedł do mnie na dół. Ej, no kurde, teraz sobie radzę nawet całkiem nieźle. O, a ty masz, widzę, problemy, także pozbędę się ciebie w ten sposób. Trochę nam to zajmie, ale przynajmniej nam już gościu nie będzie potem przeszkadzał. Moi drodzy, ogólnie moglibyśmy iść po prostu do Świątyni Śniącego, zabrać sobie stamtąd artefakt. Ale chyba na razie nie spieszy nam się, nie? Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Tutaj jakieś pierdółeczki, w sumie nic szczególnego. Czy tu były jakieś stałe mikstury w tym miejscu? Pamięta ktoś? Bo ja niestety nie pamiętam. Okej, tam wyciągnęli broń, więc wypadałoby... Chodźcie, 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 chodźcie do jednego miejsca, do jednego, proszę bardzo. No i już po dupie dostanę. Możesz, gościu, wyciągnąć broń? W sumie ten jeden typ, to mi tam różnicy nie robi za bardzo. Wiecie co, wyleczymy się taką pełnią. Muszę posprzedawać tamte mikstury i kupić sobie u Xardasa na przykład pełnię, bo bardziej nam się to przyda po prostu. No i właśnie, jeszcze ty. Ajajaj, dobra, teraz nie wyczułam troszeczkę go. Pytanie, czy tu były same harpie? Chyba już tak było. No widzę, że tutaj są na pewno obie, więc... Zapraszam cię bardzo. Możesz już ginąć, dziękuję. Wiecie, człowiek musiał sobie przypomnieć, jak się wchodzi do tego smoka w ogóle, nie? Ale już jest git. Dobra, i po sprawie, nara. Tutaj nie. Dobrze weszłam, no nie? Na pewno dobrze. Jo, już jesteśmy pod legowiskiem. Cudownie. Nawet nikt go nie pilnuje, widzicie to? W sumie przypomniało mi się, że jedyne, czego nie zrobiłam, to swego matara nie zabraliśmy sobie łusek i krwi, ale wydaje mi się, że będziemy mieć ich dostatek. Najwyżej ja tam kiedyś poza odcinkiem sobie wrócę po to. I tyle.
Lecimy do Hagena, bo nie ma co już tutaj nic robić. Tylko musimy oczywiście zmienić zbroję, bo dostaniemy opieprz, że się źle ubieramy. Hej, ty. Znalazłem bagiennego smoka. Jest martwy. Dobrze. Powiedz mi, gdy znajdziesz następnego. Znalazłem martwego ognistego smoka. Dobrze. Powiedz mi, gdy znajdziesz następnego. Znalazłem martwego kamiennego smoka. Dobrze. Powiedz mi, gdy znajdziesz następnego. Wszystkie smoki z Górniczej Doliny nie żyją. Ty mnie uspokoiłeś. Oto twoje wynagrodzenie. Mam nadzieję, że to cię zadowoli. Hej, ty. I co, i ty już nic nie chcesz ode mnie? To ciekawa sprawa, smoki. Świątynia. Hagen, no ale jak to? To już po robocie? To dziwne trochę. Sprawdziłem starą kopalnię. Wejście jest całkowicie zasypane. Nie można tam wydobywać rudy. Więc to sobie odpuścimy. Dziękuję ci za pomoc. Weź te złoto, jako wyraz mojej wdzięczności. Kurde, ej, no ciekawe, to chyba idziemy do świątyni, wydaje mi się, dzisiaj. Albo zbadamy sobie wolną kopalnię, co sądzicie? Tą grę w kości muszę wykonać, to nie, nie. Świątynia Beliara, to też nie, bo to Irdorat. Smoki Irdorat, świątynia Śniącego. No właśnie, to mamy do zrobienia. Nieumarły mag, to też nie. Atak z zaświatów to na razie też nie, bo nie wiem, jak to skończyć. Okej, mam jeszcze jednego questa, wyzwolenie zamku. Gdzieś za palisadą. Ruiny klasztoru to też jest za palisadą. Karczma. Gra w kości, wtargnięcie bandytów, wolna kopalnia. Wiecie, co bym zrobiła? Bo jak się udamy do świątyni Śniącego, to wiecie, co będziemy mogli wtedy zrobić, nie? Otóż będziemy mogli zdobyć lepszą broń, no bo przecież Uriziel na pewno będzie lepszy, szczególnie, że jest artefaktem. Więc w sumie możemy iść tam. Tylko teraz pytanie, jak najszybciej dotrzeć pod świątynię. Znaczy ja wiem, że możemy się tam teleportować, ale chcę wam pokazać obszar, gdzie jest miasto orków. No, byliśmy tam dzisiaj pod koniec odcinka oczywiście. Miasto orków, miasto orków. Nie no, musimy pobiec tędy najlepiej i odbić tam, gdzie już byliśmy. Bo chcę wam właśnie pokazać, co tam jest przed. Bo ogólnie sprawdziłam to poza odcinkiem, czy tam w ogóle da się dostać i czy tam jest coś ciekawego, jak w ogóle ten teren wygląda. I powiem wam, że fajnie to wygląda, naprawdę. Także chętnie wam to zaprezentuję. Super, jesteśmy pod miastem. To było dosyć szybkie. No jak widzicie, tu możemy sobie zejść po tych schodach chociażby. I tutaj ogólnie możemy brodzić sobie. Tutaj jakieś pierdółeczki są oczywiście. Moja postać cały czas niby brodzi. Mam nadzieję, że się to naprawi zaraz. Fuck my life. Nie naprawi się niestety, więc musimy zrobić zapis i wczyt. Chyba, że już teraz przestaniesz. Nie przestaniesz. Super. Chętnie wam pokażę po prostu, co tutaj zostało z tego miasta orków, no bo normalnie to nie da się tutaj dostać. W Gothiku 2. Z tego, co mi się wydaje, kojarzy, to tutaj się nie da wejść. I zobaczyć sobie tego terenu.
No, jak widzicie, tutaj nawet ktoś jest. Są strażnicy świątyni. I pytanie, co oni tutaj robią? Jest Gor Asif. Witaj. Ej, coś ty za jeden i co tutaj robisz? Tuż obok przechodziłem. Akurat ci uwierzę. Naprawdę myślałeś, że kupię te bzdury? Wynoś się stąd. Nie ufam ci. No i w sumie to jest tyle, ale fajna ciekawostka. Tutaj można zejść. No i widać więcej ludzi z Bractwa, zwykli strażnicy świątyni. No i oni tutaj kopią kamień. Czym? 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 Co ciekawe, nie mam chyba kilofa. Nie, no niemożliwe, muszę mieć kilof. Mam kilof. Po prostu nie możemy tego używać, ale oni ten kamień kopią. Więc chcą się po prostu przedostać do świątyni. No i nie mogą. Ale my możemy, bo mamy teleport. Dobra, mikstureczka i może się podboostujemy tymi miksturkami trochę. Pięknie. No i co? I lecimy tam na drugą stronę, nie? Okej. Jesteśmy, moi drodzy, w świątyni. Zobaczmy. Teleportowałem się do świątyni i wygląda na to, że jestem w miejscu, w którym śniący został przyzwany. Tu się zawaliło, jak widzicie. Tu jest dosyć ciemno, więc wypadałoby odpalić światło. No i zobaczmy, co my tu mamy. Widać już przeciwników na dole. Są to pełzacze. Ciekawe, czy nie umarłe, czy zwykłe. Demoniczne pełzacze. Dobra, dobra. Czy z nich coś leci? Płytki normalnie z nich lecą, dobra. Tam, jak widzicie, jest dosyć sporo przeciwników. No ciekawe, ciekawe. Tam jest lawa. Już widzę, że tam można zejść chyba. Więc to już mi się mniej podoba. No a tu jest więcej przeciwników. Pytanie jakiego typu? Okej, są zombiaki są na przykład. Są też orkowie, szkielety. Tego orka bym chciała bardzo chętnie wykończyć już. No ciekawie, ciekawie tutaj się. Jest szkielet mag. Widzę, że z tchnieniem śmierci się na mnie wybiera. Ojej, ich jest aż dwoje tutaj. Dobra, zrobimy tak, bo... No, jasne. Odbagujemy się. Proszę. Błagam. Ile trwa bryła lodu? Dobra, bo mi jak na złość wlazł tutaj. Dobra, jeszcze ty zostałeś w sumie. No i dobra, mamy umieranko. No i co zauważyliście pewnie już, nie? Otworzył nam się tu portal, którym śniący przybył. Ten taki tunel. I widzę, że tym tunelem musimy się kierować, bo innej drogi nie ma. Ciekawe rozwiązanie twórców.
Nie uważacie? Ciekawi mnie, czy wyjdziemy w jakimś znanym miejscu, czy tak nie za bardzo. Tam bym wolała chyba nie zeskakiwać, przynajmniej nie tędy. Dobra, przynajmniej coś ciekawego dzisiaj zrobimy. Wydaje mi się, że wrócimy tędy na stare śmieci jakoś mniej więcej, tymi tunelami. Tu niby wszędzie jest lawa, ale... Okej, to są te śmiecioki. Chodź tu. Mogę uderzać. Pamiętam, że w którejś modyfikacji te szkielety wyskakują na twarz w miejscu, gdzie się ich kompletnie człowiek nie spodziewa. Co prawda ja nie ogrywałam tego moda, ale widziałam kiedyś u Robina. I do dzisiaj mam takie, okej, dobra. Pamiętam. Dobra. W sumie lepiej jest to obronić, niż się odsunąć, bo potem... Potem widzę, że są problemy. Jest łucznik, więc się oddalimy kawałek, żeby ten jeden tylko za mną pobiegł. On jest zdolny do tego, widzicie, jemu zależy. Dobra. Tam też widzę, że jest poruszenie za ścianą. Dobra. A, bo tam jest ich więcej. Przyjdziesz tu? Chodź tu. Coś ty, nie przylezie. Tu by się przydało wykorzystać na przykład właśnie bryłę lodu. Tak mi się wydaje, że to byłoby dobre. Także podlecimy tam, zobaczymy, co się tu w ogóle odpindala. Dobra, zrobimy tak. Jak trzeba będzie, to się rzuci drugą. Poczekamy, aż odtajeją. No, dostałam dosyć solidnie. Nie zdążymy chyba wszystkich, nie? No oczywiście, że nie. Dobra, sejwik. Och, ty cholero jedna. No już myślałam, że wiem, że dwa ciosy będą. Dobra. Uch. W porządku. No a teraz będziemy mieć duży problem. Bo już widzę, jak będziemy tutaj skakać w momencie, kiedy mamy akrobatykę. Co dwa jesteśmy w stanie skakać? Nie jestem pewna. Tak na pewno nie. Dobra, będzie ciężko. O matko, jej córko, tak nie miało to wyglądać. Jesteśmy w stanie chodzić na si... Ta, jasne. No kurde, ej. Jak wyłączyć akrobatykę w skakaniu? Ktoś wie? Kurde, dało się jakoś tak... Kurde.
Kurczę, no. Dobre pytanko. Dobra, w sumie już jak tutaj stoję, to już jest w miarę dobrze. O kurna mać, to będzie przecież przegięcie, czemu pływam? Wywaliło mi grę na chwilę. Musimy sobie pomóc trochę, wiecie, bo będzie dramat. Mam nadzieję, że oni się nie odbagują. Powiem wam, że chyba bym wolała strzelać z kuszy niż z tego. No ale dobra, nie mamy innego wyboru za bardzo. Dobra. Sejwik tutaj. Zmienimy na kuszę, bo kuszę mamy też całkiem dobrą. Gdybyśmy tak magicznymi bełtami. No, takie obrażenia trochę lepsze. W sumie i tak mam te bełty, więc możemy je wykorzystać. Tam coś widzę w oddali, ale to jest chyba ork taki zwykły. Dobra. Tamten wystrzelany został. Skończyły mi się bełty. Demoniczny weźmiemy sobie. Ten się akurat rzucił. Oni najwyżej spadną do lawy, to też będzie całkiem przyzwoite. No, widzę, że jeden spadł. Dobra. Może być. Strzelaj, strzelaj, masakra. Nie wiem, kto na to wpadł, ale w ogóle chyba mi się postać odbagowała, wiecie? Bo już teraz strzelam normalnie na kucku. Także wydaje mi się, że chyba ten muszkiet coś baguje, bo jednak, wiecie, to jest dodana broń, do tego jeszcze palna. Widzę, że na nich demoniczne bełty się tak działają, że wcale. Ale mam ich dużo, więc niech będą. Przynajmniej się wystrzelam z tych innych bełtów. Których i tak za bardzo nie potrzebujemy. Ale jest plusik, odbagowała mi się postać. Już nie będziemy tego muszkietu chyba wkładać, bo... jest wtedy baget, jeden wielki. Dawaj, 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 jeszcze trochę. Nie, nie, nie. F10 chciałam zrobić. No i teraz trzeba zobaczyć. Tu chyba jestem w stanie... Nie jestem w stanie. Ale tutaj powinnam być. Ja już się trochę też nauczyłam skakać po tym. No ale tak to nie. Jak mi zaraz znowu wywali grę, to się wkurza. Tutaj by wypadało do krawędzi. Super, udało się. Co tam jest w oddali? Okej, to tylko ci demoniczni orkowie. Zróbmy zapis, wyłączmy ten caps lock. I zróbmy jeszcze raz zapis i zróbmy wczytywanie, bo jak się włączy caps lock, to się coś baguje i niestety, ale postać nie biega nagle. A ja się skapnęłam, że wiecie co, że ja sobie lokatora nie włączyłam. Dobra. Minusik poproszę. Widzę, że tam od cholery jeszcze jest wszystkiego. I ciut. Ale wydaje mi się, że dzisiaj zdobędziemy ten artefakt, bo tak mi się wydaje, że tutaj nie ma tragedii.
trochę słabe jest to, że te siły ciemności są... Bo ja wiem, mniej wymagające. Znaczy dobra, ci orkowie biją, jak się źle bije z nimi. Czyli tak jak ja na przykład teraz. Ale na ogół jest git. To był poszukiwacz. Błagam, powiedzcie mi, że nie. Podejdziesz tu? Podejdź tu. Schowaj ten łuk. No kurde, schowaj go. Ajajaj, no nie schowa, no nie schowa, kurna, nie schowa. Dobra. Zobaczmy dalej, co się tu dzieje. Tu jest ork. Pięknie. Tu jest więcej orków. O kurde, ja nie będę miała jak stąd uciec. Ajajaj. Fala lodu, dawaj. No kurde, jak ty to rzucasz, typie? Dłużej się nie da. Tutaj rzucimy za chwilę. Jak na złość jeden przyszedł tylko. No i trudno. Może być i tak. Tam jest ich dwoje. Chyba się nie rzucą wszyscy na mnie. Chodź tu. No chodź. O, jeszcze ten szkieleton przyszedł. Ci orkowie... O kurna mać, ale... Będzie dyntka za chwilę. Oj, 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 będzie. No, szczególnie jak nie umiem skakać. Ajajaj. Dobra, zrobimy tak. Po pierwsze się wylecz. Po drugie weźmiemy zaraz falę lodu. Zrobimy im tutaj mrożońsko. Ale proszę mnie puścić. Dawaj. Możesz broń wyciągnąć, człowieku. Przecież ja nie mam prawa tego przeżyć. Oni mnie tu zablokowali, a ja ich. Dobra, chodźcie tu. Zapraszam. No nie da się, człowiek chciałby większą grupę, ale to jest awykonalne tutaj w tym momencie. Trudno. A jakbyśmy poszli w drugą stronę, może by było tutaj lepiej iść. Co tu się dzieje po drugiej stronie? Kurde, uspokoicie się tu wszyscy ze sobą. Masakra. Weźmy sobie manę, bo mi zeżarło trochę. Ja pierdolę, no. W ogóle rozumiecie, że ja chcę was tutaj, no... Jeszcze mi tu pierdziel jakieś labirynty i mi się zachciało.
Możesz ubić tego orka, czy nie możesz? O Boże. Se rozbudowali tą świątynię śniącego? To wygląda jak pułapka. Dobra. Dobra, dobra. Cholera, no jak się tutaj poruszać po tym? Zauważyłam, że to wcale nie jest tak, że tam, gdzie większe zagęszczenie, tam jest ich więcej tak samo, więc... Możesz bić. Strasznie tego nie lubię w Gothicu, że się czasami postać, nie wiem, nie potrafi poruszać jak trzeba. Co to jest? Eliksir siły. Dziękuję, chociaż tyle. Pewnie trzeba iść i tak na drugą stronę, ja niepotrzebnie marnuję czas po tej stronie, ale tutaj było mniej przeciwników, więc uznałam, że tędy pójdę. Chociaż tak jak mówię, pewnie tam, gdzie ich więcej, to tam trzeba iść. Na pewno. Tu się zaraz okaże, że tu nic nie ma. No, przecież już nawet widać, że jest ślepa. Dobra, nie ma? Na pewno nic nie ma. Dobra, przynajmniej sobie zobaczymy, jak to tutaj wygląda. No, ślepy labirynt. Przecież, że ślepy. Jakżeby miało być inaczej. Ewentualnie tędy jeszcze możemy gdzieś dojść. Albo i nie. Znaczy, to jest bardzo duże skupisko wrogów, więc jest szansa, że coś tutaj znajdziemy. Ja pierdzielę! Manewry wymijające potrzebuję. Chłopie, ja wiem, że jak jest za dużo przeciwników, to tobie odwala, ale może nie aż tak. Bardzo tego nie lubię, że nie wiem, mój bohater ma taką ścinę mózgu w momencie, kiedy wrogów jest więcej niż dwóch. I potem nagle jest takie właśnie umieranko, bo się cuda dzieją na kiju. Dobra, co my tu mamy? Zamknij mordę już, proszę cię. Gdzie ty niby... Nie wiem, co tu się dzieje. Kurna, nie strzelaj, no. Mam z tyłu towarzystwo, no nie? Masakra. Że ja już widzę, co tam się dzieje i tam jest dramat. To wszystko zaraz wybiegnie tutaj za mną. Bo to jest apogeum wrogów. Tam nic. O, coś nowego mamy, bestie z piekła. W sumie git. Tu jest dramat. O kurde, ty skąd?
Na szczęście się nam panowie trochę zbagowali tutaj. Możesz bić. Wyleczymy się dalej i lecimy. Nie wiem, czy uda nam się całe to miejsce... O kurde, co tu się dzieje w tych korytarzach? Nie przeżyję tego. Okej, moi drodzy, chyba udało mi się znaleźć drogę. Jak widzicie, tu jest od cholery przeciwników. Trzeba tutaj podziałać z bryłą lodu, bo nie damy sobie rady. Gorzej, że tamten do mnie strzela i się oczywiście nie zamroził. Ja pierdolę, no. Dlaczego mi to robicie? Dobra, będziemy tak po prostu małymi partiami chyba tej bryły lodu używać i iść dalej. Bo to będzie wykonalne wszystko. Jak widać, to jest bardzo dużo przeciwników. Dobra, udało się zamrozić. Dobra, lecimy dalej do przodu. I teraz bodajże tędy, z tego co mi się wydaje. Tam jest. O kurde, dobra. Tu jest kolejna rozruba. Przede wszystkim oni są okropni tutaj w tym względzie. Zresztą sobie człowiek jakoś radzi. Tam jest. Dobra, i teraz pytanie, w którą stronę? Chyba tutaj. Nie, tu jest ślepe. Więc lecimy tędy teraz. Tutaj nie. I co jest? Tu też jest ślepa? Niemożliwe. Jo, to się musiałam pomylić. Ajajaj, dobra. Mam nadzieję, że mi wybaczycie dłuższy odcinek trochę, ale chciałabym zdobyć tego Uriziela. Chyba jednak tędy musimy się udać. Znowu zrobiłam tą samą głupotę, co zawsze. Czyli powinnam bić ich po prostu. Dobra. Tędy powinniśmy już dotrzeć normalnie. Okej, wyleczymy się, bo tutaj już dochodzimy chyba do apogeum. Tak jest. Wiecie co, ja sobie ich zamrożę. Korzystajmy z tej bryły lodu, bo jest bardzo przydatna. Dobra. No i mamy, już widać główne pole do popisu. Tam jest. Jest ich tu bardzo dużo. I teraz to by wypadało jakoś taktycznie zrobić, nie? Zapraszam panów. Nie wiem, czy oni do mnie strzelają, jakkolwiek strzelają, dobra. Idziemy grupkami.
Możesz to... A nie, mam tyle many. To teraz spieprzyłam sobie. Kurde, tamto już nie ma praktycznie życia. Oj, tego się nie spodziewałam, że mi many braknie w takim momencie. Dobra. Bierzemy kolejną grupkę. Tam jest. Okej, ten na szczęście wyciągnął broń. Czas na lomami. Trafię? Trafiam, ale to nam zajmie 100 lat chyba. Czy w sumie jak ork się rzucił, to tam git? Dobra. Kurde, oni już mają cele z takiej odległości, nie? Kurde, a potem już mają focha i nie chcą tu przyjść. No masakra. Kurde, jakby przestali strzelać, to by było naprawdę super. Chociaż w sumie jak sobie wyprowadzimy orków, to też będzie super. Tylko wypadałoby nie umrzeć. Mówiłam, że nie chcę umrzeć. Powiedziałam, że nie chcę umierać. Ja pierdolę. Sejwik. Dobra, udało się. Mogę wyciągnąć broń, czy nie mogę? No kurwa. No co to miało być? No, jeszcze czego. Teraz to już w ogóle będzie dramat. Rób zapis. O Jezu. Czasami chciałabym nie przeklinać, wiecie? O Boże, po prostu szału idzie czasami dostać. Co oni tam robią za tą ścianą? Ile ich tu jeszcze zostało? Sporo. O kurde, ten jeszcze ma bryłę lodu. Biegną, biegną, dawać. Wytrzymam. Chyba został już sam ten lord. Ale nie jestem pewna, bo mu ugrzęzła ta trupia czacha. Stchnienia śmierci. Ale może być tak, że on już został sam. A co by tam? Tam jest. Chodź tu, chodź. Na tamtych już zawalimy sobie bryłą lodu i będzie dobrze. Tam jest. Dawaj.
Myślę, że go nie zjadę w całości, ale chociaż trochę. Mamy to. Miał Uriziel. Obrażenia magiczne 600? Pugieło? Teleport do sali świątyni snu. O! Tu nam się spodziewać, że jak otworzę trumnę, to mi wstaną kościotrupy. Ja oczywiście się nie zapisałam i teraz będzie dead. Powybijam tych orków i... W kolejnym odcinku spróbujemy stąd wybyć. Zobaczymy, czy coś znajdę, jakiś teleport, czy coś. Ewentualnie mi podpowiecie, jak mam stąd wyjść, bo szczerze mówiąc, nie mogę się teleportować. Także słabo. Ale dobrze, jeżeli Wam się odcinek podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Dzięki Wam bardzo, zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie. I co? I w sumie to tyle. Jak Wam się świątynia śniącego podobała w takiej nowej odsłonie, a raczej dalsza część tej świątyni? W sumie spoko, chociaż jak dla mnie te labirynty to jest chyba najgorsze, co może istnieć. Wolałabym prostolinijną drogę do sukcesu. No i co? Jeszcze raz Wam dziękuję i cześć!